Nawiązując do idei inteligentnego domu, jest to pojęcie, które gromadzi w sobie rozwiązania techniczne ułatwiające ogólnie rzecz biorąc życie użytkownikom, domownikom. W skład tych urządzeń wchodzą urządzenia odpowiadające za zabezpieczenie domu. Zyskujemy kontrolę dostępu do naszych drzwi wejściowych za pośrednictwem smartfona. Dzisiaj większość z nas używa smartfonów, używamy ich do wielu czynności. Kiedyś telefon służył tylko do rozmowy, później do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Dzisiaj robimy zakupy, zarządzamy naszymi finansami. Również nasze rozwiązanie pozwala zarządzać wejściem do domu, otwieraniem, zamykaniem i też udostępnianiem drzwi dla osób trzecich, nawet zdalnie. Także korzyści płynące z używania naszego zamka Entr. Przede wszystkim to brak konieczności noszenia ze sobą klucza. Dodatkowo zamek ten pozwala nam nie myśleć o tym, że drzwi trzeba za sobą zamknąć. Można go tak skonfigurować, że zamek sam zamknie się po zatrzaśnięciu drzwi. Inną funkcją tego zamka jest możliwość skonfigurowania go w ten sposób, aby osoba, która odwiedza nas regularnie, ale w określonym czasie, miała dostęp tylko w tym czasie. Dla przykładu, osoba sprzątająca dom bądź biuro może mieć dostęp w każdą środę w godzinach od 13 do 15 i tylko wtedy użyje kodu udostępnionego tej osobie. W żadnym innym momencie nie będzie w stanie drzwi otworzyć swoim kodem. W przypadku, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że zepsuje nam się telefon bądź zgubimy telefon, mamy dodatkowe zabezpieczenia w aplikacji telefonu przed użyciem niepowołanym, to znaczy dodatkowo zabezpieczamy aplikację jeszcze kodem użytkownika. Ponadto w sytuacjach awaryjnych oczywiście jest załączony klucz mechaniczny do zamka. W przypadku, kiedy mamy problem ze smartfonem, rozładowała się bateria, jakaś awaria nastąpiła, bądź zgubiliśmy go, zniszczył się, możemy użyć klucza mechanicznego, którego awaryjnie możemy ze sobą mieć, ale nie musimy o tym pamiętać, bo na co dzień korzystamy z otwierania smartfonem bądź załączonym pilotem, bądź kodem cyfrowym, który też możemy stosować przy otwieraniu tego zamka. Także mamy kilka możliwości otwierania drzwi. Jeżeli zawiedzie smartfon, mamy kilka innych możliwości.